Kontynuacja tematu cen autostrad w Europie, a przy okazji sposobu pobierania opłat za przejazd. Z Niemiec przeniesiemy się do Belgii, Holandii, Luksemburgu, czyli krajów Beneluxu. Tutaj we wszystkich tych trzech krajach obowiązuje winieta. Winieta za pobyt ciężarówki w danym kraju. Winieta ważna jest dzień kalendarzowy, czyli od godziny 0 do godziny 24. Kupując winietę o godzinie przykładowo 22, będzie ważna tylko 2 godziny. Ale kraje Beneluxu nie są duże. Często 2 godziny nam wystarczy, żeby przejechać któryś z tych krajów. Winietka, która ważna jest w Belgii, w Luksemburgu i w Holandii, obowiązuje również w Danii i Szwecji, mimo że te kraje dzieli dosyć duża odległość. Takie rozwiązanie, nie ma problemu. Cena winiety dla ciężarówki, bo mówimy o ciężarówce oczywiście pięcioosiowej, klasa emisji spalin Euro 3 lub Euro 5, nie ma znaczenia, wynosi 8 euro za dzień, 8 euro za dobę. Kupując winietę na 4 dni, zapłacimy 32 euro, 8 razy 4, 32. Jednak kupując winietę na tydzień, zapłacimy 33 euro. Czyli kupując winietę na 4 dni, warto się zastanowić, czy nie dołożyć tego 1 euro więcej i nie kupić winiety na cały tydzień. Czyli wychodzi nam, że w Beneluxie autostrady, można powiedzieć, że nie są drogie. Jazda po krajach Beneluxu nie wychodzi drogo dla ciężarówki. Można przejechać za 8 euro przez cały dzień 500 km, można przejechać 50 równie dobrze. 8 euro to nie jest jakaś wygórowana kwota. Cena winiety na miesiąc to bodajże 125 euro. Na rok chyba 1100 albo 1200 euro. Jednak to jest rozwiązanie dobre dla ciężarówek, które codziennie przebywają w krajach Beneluxu. Często pojawiają się w którymś z tych krajów. Co tu więcej można jeszcze dodać? Kiedyś były dosyć duże problemy z zakupieniem winiety, w szczególności w Belgii, w Luksemburgu. Można powiedzieć, że troszkę się polepszyło pod tym względem. Jednak warto się zaopatrzyć w winietę przed wjazdem do krajów Beneluxu. Bardzo często 100 km nawet przed granicą z Belgią przykładowo, czy z Luksemburgiem, można już kupić winietę na stacjach benzynowych, na przykład we Francji czy w Niemczech. Także można się w ten sposób pozbyć tego problemu. Można również winietę kupić drogą internetową ze strony www.eurowiniet.com. Podaje się tam numer karty paliwowej, numer rejestracyjny, ponieważ winieta jest ważna dla samochodu jednego i dla jednego numeru rejestracyjnego. Podajemy wszystkie dane i w ten sposób można również nabyć winietę. Co tu jeszcze więcej można dodać? Jeśli chodzi o Danię i Szwecję, warto zaopatrzyć się w jakąś kartę paliwową, kartę kredytową bądź gotówkę. W Danii mamy korony duńskie, w Szwecji mamy korony szwedzkie. Możemy spotkać w tych krajach mosty. Mosty na przykład z Kopenhagi do Malmo, które trzeba będzie zapłacić osobno, oprócz posiadania winiety, albo z Korsordeneborga w Danii, gdzie również trzeba będzie osobno zapłacić za przejazd tymi mostami. Dlatego warto zaopatrzyć się w jakieś alternatywne środki, że tak powiem, do dokonywania opłat. Są również czytniki, które dokonują elektronicznie opłat na tych właśnie mostach. Jednakże stosowane w samochodach, w ciężarówkach, które często przebywają właśnie w tych krajach, ponieważ to jest jakaś tam inwestycja, jakaś kaucja i tak dalej. Co tu więcej dodać? To chyba na tyle. Jedną winietą mamy załatwione 5 krajów, czyli Holandię, Belgię, Luksemburg, Danię i Szwecję. Przy okazji Danii i Szwecji jesteśmy w Skandynawii. To może poruszę temat opłat za drogi w Norwegii. Nigdy nie byłem w Norwegii, ale dowiedziałem się co nieco na ten temat. Odwiedziłem ich stronę internetową tego norweskiego systemu poboru opłat.
z której dowiedziałem się, że płacimy za autostrady i płacimy, opłat dokonujemy na bramkach. Na bramkach autostradowych, posiadając gotówkę, jakąś tam kartę kredytową, ewentualnie urządzenie do dokonywania opłat w formie elektronicznej. Firmy, których ciężarówki często przebywają w Norwegii, poruszają się po terytorium Norwegii, mogą nabyć urządzenie, zarejestrować się w systemie, w tym norweskim systemie poboru opłat i nabędą urządzenie przyklejane do szyby, podobne do tego urządzenia, które mamy w Polsce, i uzyskują w ten sposób 10% rabat. Na stronie internetowej podane są odcinki autostrad łączące przykładowo jakieś tam miasta i kwoty, które wahają się w granicach pomiędzy 40 a 90 koron norweskich. Korona norweska to jakieś 50 groszy, czyli pomiędzy 20 a 40 zł. Ile wychodzi w przeliczeniu na kilometr, ciężko powiedzieć. Nie chcę wróżyć z fusów, nie chcę nikogo wprowadzać w błąd, bo nie policzyłem tego. Może kiedyś pojadę do Norwegii, to więcej czegoś się dowiem na ten temat i uda się uaktualnić ten temat. Ogólnie patrząc na Norwegię, w skali kraju nie ma tam dużo autostrad. Łączą główne miasta, jakieś szlaki handlowe, nie ma ich dużo. Przypuszczam, że tam, gdzie powinny być, tam, gdzie jest duże natężenie tego ruchu, dużo tego towaru, dużo tych towarów się przerzuca, że tak powiem, te autostrady pewnie są. Ogólnie mówiąc, w Norwegii gęstość zaludnienia jest niewielka, więc budowanie autostrady dla jakichś osad, niewielkich wiosek, porozrzucanych gdzieś po całym kraju, jest bezsensowną inwestycją, także z tego powodu pewnie też tych autostrad nie ma tak dużo. Co do więcej o Norwegii można by było dodać. Nie byłem, więc nie mam wiele do powiedzenia. Może kiedyś